Witamy w programie Ogród od A do Z. Dzisiaj powiemy o roślinie, której nazwa rozpoczyna się literą W. W jak wrzosy. Wrzos jest zwiastunem jesieni. To niewysoka, gęsta krzewinka o ciemnozielonych liściach, która zakwita pod koniec sierpnia mnóstwem drobniutkich kwiatów, zebranych w długie, wyprostowane grona. Wrzosy bywają niekiedy mylone z wrzoścami, które kwitną wiosną i mają nieco inny kształt kwiatów. Wrzosy to rośliny łatwe w uprawie, mające wiele zastosowań. Najpełniej zaprezentują swoją urodę, jeśli posadzimy je w dużej grupie na tle drzew. W ten sposób możemy stworzyć w ogrodzie wrzosowisko, jeden z najbardziej naturalnych krajobrazów. Wrzosy pięknie prezentują się też posadzone w donicach, na balkonach i tarasach, a nawet w takich, którymi udekorujemy nasze domy i mieszkania. Możemy posadzić je też na skalniakach lub wzdłuż ścieżek. Należy jedynie pamiętać, że te rośliny wymagają kwaśnego podłoża. Ponadto gleba pod ich uprawę powinna być piaszczysta i przepuszczalna. W żyznej i ciężkiej zazwyczaj przestają rosnąć i zamierają. Wrzosy lubią miejsca zaciszne i słoneczne. Miejsce ich nasadzenia warto wyściółkować kilkucentymetrową warstwą niezbyt grubej kory sosnowej. Odmiany uprawne wrzosów różnią się wysokością, pokrojem, barwą kwiatów i liści, a także terminem kwitnienia. Nie każdy wie, że wrzosy zalicza się do ziół, między innymi o działaniu przeciwzapalnym, moczopędnym i uspokajającym. Jednak skuteczność preparatów ziołowych z wrzosu nie jest udowodniona. Za to na pewno wiemy, że są to rośliny miododajne. Miód wrzosowy zalicza się do najlepszych miodów kwiatowych i ma galaretowatą konsystencję. Najbardziej jednak cenimy wrzosy za ich walory ozdobne. Możemy je suszyć i wykorzystywać potem do zimowych bukietów lub do przygotowania jesiennych wieńców. Portret kolejnej rośliny w ogrodzie od A do Z już za tydzień.